Sebastianie, mieliśmy już dzisiaj taką fajną pogadankę na temat żywienia, gdzie było bardzo dużo mówione na temat wody. Mieliśmy także na temat tego, że warto pić wodę mineralizowaną. Mhm. To przejdźmy może do tego, co mamy też na co dzień, czyli do picia przede wszystkim wody, które znajduje się w naszych systemach kanalizacyjnych. Wodociągowych, czyli tak. Naszych... po prostu krana. Sebastianie, jakie są zalety przede wszystkim picia, można by tak powiedzieć, kranowiczanki? Mm-hmm. No zaleta pierwsza, która rzuca się każdemu mieszkańcowi, to przede wszystkim koszt. Jeżeli policzymy sobie koszt wody mineralnej, średnio na rynku butelka 1,5-litrowa to jest około 2,50 średnio. Niezależnie od promocji, sklepów i tak dalej. Natomiast cena za 1000 litrów, czyli za metr sześcienny wody z kranu, to jest 5 zł 95 groszy w tym momencie. No jakby daje nam to przełożenie, że za jedną butelkę wody mineralnej kupioną w sklepie mamy 280 butelek wody mineralnej z kranu. Czemu mówię, że to jest woda mineralna? Bo to jest kolejna zaleta. Narzekamy na osady, które często pojawiają się na kranie, pojawiają się w instalacjach. Te osady to są minerały. To są te same minerały, które znajdują się w wodach mineralnych, bo my jako wodociągi nie usuwamy minerałów z wody, ponieważ minerały są potrzebne człowiekowi. Dlatego ta woda powinna zawierać minerały. I samo rozporządzenie mówi o tym, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest wodą przeznaczoną do spożycia. To nie jest woda przeznaczona do obróbki termicznej, do podgrzewania. To jest woda przeznaczona do spożycia. I tak te normy podają konkretne wytyczne, jak przygotować tą wodę. Dlatego my, ponieważ posiadamy naturalne minerały, które dopływają do nas ze źródeł, czyli z rzek, z których pobieramy tą wodę do uzdatniania, więc tych minerałów nie usuwamy, my je podajemy mieszkańcom. Jest to około 365 mg rozpuszczonych substancji, w tym wapń, który jest nam potrzebny, magnez, który również jest potrzebny dla organizmu człowieka. Więc są to proste, jasne, wyraźne zalety picia wody z kranu. Mamy wodę, która zawiera minerały, mamy wodę w dużo lepszej cenie, znacząco lepszej cenie niż woda butelkowana. Jest jeszcze jedna istotna dzisiaj zaleta. Nie produkujemy dodatkowych plastików, bo my nie pakujemy tej wody. Woda dopływa do was z kranu bezpośrednio, nalewacie sobie jej do szklanki, do bidonu, macie ją ze sobą. No i dostępność. No, jest woda dostępna w każdym kranie, w każdym miejscu, czy w pracy, w domu. Jakby to są najprostsze zalety, jakie mogę wymienić. Sebastianie, w takim razie jakie kroki podejmuje Kraków, aby zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do czystej, a przede wszystkim bezpiecznej wody? Tak, no, bezpieczeństwo jest dla nas najistotniejsze, bo woda jako produkt spożywczy jest uznawana za odpowiedzialną za około 80% epidemii, które wystąpiły w historii. Dlatego właściwe przygotowanie tej wody i bezpieczne jej podanie jest najistotniejsze. Dlatego pierwszy etap, od którego zaczynamy całą produkcję wody, to jest badanie i monitoring jakościowy wody. Badamy wodę już na ujęciu, pobieramy wody powierzchniowe, czyli pobieramy wodę z rzek. Kraków nie posiada ujęć głębinowych odpowiednio wydajnych dla całego miasta, bo miasto jest po prostu duże, potrzebuje dużych nakładów, dużych ilościowych nakładów wody. My niestety nie jesteśmy w takim terenie położonym, żeby te złoża znajdowały się na odpowiedniej jakości, na odpowiedniej głębokości. Dlatego pobieramy wody powierzchniowe. Wody powierzchniowe mamy wbrew pozorom całkiem dobre, ponieważ wypływają one ze źródeł z wyżyny krakowsko-częstochowskiej, więc są naturalnie zmineralizowane. My, jako nasze działanie, musimy usunąć tylko to, co człowiek do tej rzeki wrzucił. Niestety to są te zanieczyszczenia, za które my jesteśmy odpowiedzialni i my je musimy usuwać. Natomiast jesteśmy na to przygotowani, nasze technologie są na to przygotowane, więc jeżeli żadne inne dodatkowe skażenia nie pojawiają się w rzece, nasze procesy spokojnie usuwają wszystkie zanieczyszczenia i woda wychodząca z zakładu jest w zasadzie tej samej jakości jak woda u źródła rzeki. Na tym polegają skomplikowane procesy uzdatniania. To nie są proste filterki, takie jak się wydaje, że przelewamy przez dzbanek i woda jest czysta.
No jest to trochę bardziej skomplikowane. Są poziomy chemiczne, fizyczne, biologiczne uzdatniania wody. Są też na to odpowiednie nakłady energii. Natomiast dzięki temu gwarantujemy tą jakość. I tak jak mówię, to co jest najważniejsze dla bezpieczeństwa, to jest monitoring jakości. Bo my możemy tą wodę podać, ale musimy być pewni, że jest dobrej jakości, że jest bezpieczna. Przede wszystkim pod względem bakteriologii, bo to jakby najszybciej na nas oddziaływuje, ale nie tylko. Wszystkie składniki rozpuszczone w wodzie po pewnym czasie agregują się w organizmie w zależności od tego, czy są przez organizm wykorzystywane, czy nie. Minerały wykorzystujemy na bieżąco, więc one nie odkładają się w organizmie, bo organizm je na bieżąco używa. Natomiast składniki chemiczne, których byśmy nie usunęli, nawet w mikroilościach, po wielu latach użytkowania wody będą wpływały na organizm. Dlatego nasza analityka jakościowa wody jest bardzo dokładna. Mierzymy tysięczne składników mineralnych, składników chemicznych, które znajdują się w wodzie. Analiz w ciągu roku wykonujemy ponad 110 tysięcy samej wody pitnej. Nie mówię o pozostałych etapach, mówimy tylko o tej wodzie, która przedostaje się do sieci wodociągowej i wody u klienta, bo jakby chciałbym rozwiać mit, że kończymy badanie wody na zakładzie i nie zajmujemy się tym, co się dzieje w mieście. W mieście jest ponad 30 stałych punktów poboru i monitoringu wody, których pobieramy wodę co tydzień, czasem jeżeli jest taka potrzeba kilka razy w tygodniu. Dodatkowo każde zgłoszenie mieszkańca na pogorszenie jakości wody również kończy się poborem próbki i analizą tej próbki. Więc jakby każdy klient ma prawo zgłosić swoje jakieś uwagi dotyczące jakości wody, my na nie reagujemy. Pobieramy próbki i sprawdzamy, w czym jest problem, czy jest to rzeczywisty problem jakości wody, czy po prostu odczucie konkretnego mieszkańca, bo tak jakby... Ja nie mówię, że każdemu musi smakować woda z kranu, tak jak nie każdemu smakują wody wysoko zmineralizowane, bo one też mają inny smak, inny zapach i mogą być po prostu nieprzyjemne dla danej osoby. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość wody, to mogę zagwarantować, że w Krakowie mamy jedną z najlepszych jakości wody w całym systemie europejskim, ze względu właśnie na to, że postawiliśmy na bardzo dokładny i szczegółowy monitoring jakości wody. Czyli jednym słowem, tania, czysta, bezpieczna i zdrowa. Jak najbardziej. No to co tu dodać więcej? Pijmy w takim razie wodę z kranu. Mam jeszcze takie jedno pytanie. A czy w Krakowie możemy pić wodę z kranu nieprzegotowaną? Jak najbardziej. Chciałbym zwrócić uwagę, że rozporządzenie, które nas obliguje do osiągnięcia odpowiedniej jakości, obliguje nas do odpowiedniej jakości do bezpośredniego spożycia wody. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu ta woda nie byłaby do spożycia bezpośrednio po nalaniu z kranu, my musimy poinformować mieszkańców. Czyli normalnie woda płynąca z kranu jest do spożycia natychmiast. I jakby osobiście zalecam napić się wody z kranu, a nie dodatkowo gotować ją lub filtrować, bo pozbawiamy ją wtedy minerałów, co nie jest dobre. A pobieranie świeżej wody prosto z kranu jest najlepszym sposobem, bo ona jest zapewniona jest jej jakość nie tylko chemiczna, ale też biologiczna, ponieważ używamy środków dezynfekujących, które krążą w obiegu w sieci wodociągowej i zapewniają 100% bakteriologicznie czystą wodę. Więc pobierając ją prosto z kranu mamy gwarancję, że ta woda jest bakteriologicznie czysta. Natomiast na przykład nalewając ją do dzbanka i pozostawiając ją w kuchni na kilka godzin, pozostawiamy ją pod presję różnych drobnoustrojów, które krążą chociażby w powietrzu. I wtedy ta woda już nie jest tak idealnie bezpieczna. Nie mówię, że zatrujemy się ją, bo jakby człowiek może przyjąć pewne ilości organizmów, mikroorganizmów, bo sobie radzimy, mamy pewną odporność. Natomiast najczystsza woda jest prosto z kranu. Właśnie taka chłodna woda, którą nalewamy z kranu, jest najlepsza jakościowo i najlepsza też do picia. Bo jakby zależy nam też na tym, żeby woda była chłodna i naturalnie woda płynąca z kranu jest chłodna. Wiemy o tym, jak na przykład się oparzymy, to idziemy do kranu i nalewamy sobie wodę z kranu, bo jest zimna. Jest zimna, bo jest naturalna. My nie ogrzewamy wody w procesie produkcji, więc jakby to są duże zalety do tego, żeby właśnie pić wodę prosto z kranu. A tak jak mówię, wszelkie formy oczyszczania tej wody usuwają minerały, które faktycznie mogą wpływać na powstawanie osadu w czajniku,
bo ten osad składa się z minerałów, z węglanu wapnia głównie, który brzydko wygląda, natomiast ten sam węglan wapnia my sobie uzupełniamy z innych źródeł, bo potrzebujemy, zapotrzebowanie na magnez jest duże, kupujemy tabletki, kupujemy suplementy, rozpuszczamy w wodzie, natomiast sami wcześniej usuwamy to w procesie podgrzewania czy w procesie filtracji w różnych filtrach dzbankowych, podzlewowych. Także osobiście naprawdę polecam pić wodę z kranu. Nie jest to może najbardziej zmineralizowana woda, ale zawiera 365 mg rozpuszczonych substancji. Jak ktoś popatrzy na etykiety wód źródlanych, to jest znacząco mniejsza liczba. Więc jakby już mamy dosyć dobry produkt do spożywania na co dzień, prosto z kranu. Jednym słowem, przeprowadzamy się do Krakowa i pijemy wodę z kranu. Zapraszam. Dziękujemy w takim razie tobie, Sebastianie. Dziękuję również. Za bardzo fajne wyjaśnienie, jak zdrowa jest woda w krakowskich kranach, no i jak warto ją pić. Dziękuję bardzo.